Panie prezesie, czym żyje dzisiaj branża budowlana? Jakie zagadnienia pochłaniają uwagę menedżerów firm? Mam na myśli kwestie zarówno ogólnobudowlane, jak i te dotyczące sektora termoizolacji. Myślę, że jeżeli chodzi o te ogólnobranżowe, no to branża żyje konsekwencjami koronawirusa i tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. I tutaj oczywiście nie chciałbym spekulować, bo to jest kwestia, którą trudno przewidzieć. Na pewno istnieje jakieś ryzyko tego, że obecna sytuacja, która jest bardzo dobra w budownictwie, może ulec pewnemu zachwianiu. Być może czasowo, być może na dłuższą metę z racji tego zdrowotnego kryzysu, z którym mamy do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o branżę izolacyjną, no to czyste powietrze to jest to, czym żyje branża i wszelkiego rodzaju uwarunkowania związane z tym programem, zarówno jeżeli chodzi o sam program, o jego konsekwencje, jak i o podejście poszczególnych firm, poszczególnych branży do tego, co można tutaj poprawić i co można osiągnąć. Ja cały czas powtarzam, że w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym dość fundamentalnym błędem populistycznym w jakimś stopniu, popełnianym często przez polityków. Mam nadzieję, że z racji niewiedzy, nie celowo. I to wiąże się z naciskiem na wymianę źródeł ciepła, podczas gdy tak naprawdę wymiana źródeł ciepła oznacza tylko i wyłącznie powiększenie problemów. Jeżeli wymienimy źródła ciepła bez kompleksowej termomodernizacji, to spychamy ludzi w głębsze ubóstwo energetyczne. Ja jestem bardzo mocno przekonany, że to, że ludzie dzisiaj palą różnego rodzaju niekwalifikowanymi opałami, wynika przede wszystkim z ubóstwa energetycznego, a nie z ich złej woli. To nie jest tak, że dzieje się to na zasadzie takiej, że ktoś oszczędza na dobrym opale po to, żeby sobie kupić trzeci samochód albo wycieczkę dookoła świata. To się dzieje w rodzinach, które mają kłopoty, żeby było ich stać na opał. I jeżeli wymienimy im źródła ciepła, to tak naprawdę zwiększymy koszty, które ponoszą, ponieważ nie będą używać tych pozaklasowych opałów, będą używać takich, które kosztują konkretne, wyższe, większe pieniądze, natomiast zużycie pozostanie takie samo. To jest katastrofalny efekt i będziemy się starali jako branża izolacyjna przekonywać do tego, że tak nie powinno być, że tylko kompleksowa termomodernizacja jako pierwszy krok oznacza redukcję zapotrzebowania, a tym samym rzeczywistą zmianę tej sytuacji. Targi PSB to okazja do zawierania kontraktów, ale to również szansa, by dowiedzieć się, co nowego mają do zaproponowania producenci materiałów budowlanych. Co nowego w ofercie firmy Rockwool? Jakie nowe rozwiązania mają Państwo podczas tych targów do zaproponowania? Na targach PSB mamy premierę naszych nowych rozwiązań przeznaczonych do podłóg różnego rodzaju. I to jest oczywiście funkcja izolacyjna, natomiast ona w jakimś stopniu odgrywa mniejszą rolę, dlatego że najważniejszą funkcją izolacji podłogi jest funkcja akustyczna i na to staramy się zwracać uwagę. Zaprezentowaliśmy tutaj dwa nowe produkty, które są przeznaczone właśnie do podłóg. Drugą dziedziną, czy drugim obszarem, który jest w tej chwili bardzo mocno promowany na targach, to jest granulat. Kompleksowe rozwiązanie polegające na tym, żeby szczególnie na powierzchniach płaskich, czyli na nieużytkowych poddaszach, jak najszybciej być w stanie zaizolować taką powierzchnię. To wiąże się ze znanymi na pewno na rynku ograniczeniami, jeżeli chodzi o dostępność siły roboczej, czyli coraz bardziej jest potrzebne rozwiązanie, które jest pewne, szybkie i wymagające stosunkowo niedużego nakładu pracy. Granulat jest jednym z takich rozwiązań, gdzie w jeden dzień, praktycznie rzecz biorąc, możemy docieplić całe poddasze, używając maszyny, która jest do tego przystosowana i produktu, który dostarczamy. Także to są dwa filary tej oferty, która trafiła na targi jako nowości. Oczywiście poparta całym kompleksem naszych
produktów, które były dostępne wcześniej.